się często serce Kaszub, bo ja chcę powiedzieć, że gorące, bijące serce Kaszub, bo nasz szpital, by służyć pomocą, chcemy cały czas o tym mówić, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność, bo to kumulacja wielu naszych działań inwestycyjnych rozłożonych w latach, wydłużonych poprzez pandemię, ale dobrnęliśmy do końca, żeby poprawić funkcjonowanie szpitala, szpitalnego działu ratunkowego, ale też termomodernizacja i działanie wspólne, że jako przykład, że wspólnie razem można taki projekt przeprowadzić, to modernizacja pomieszczeń po kuchni dla hospicjum. Chcemy Państwu pokazać i podzielić się tymi rozwiązaniami, które zastosowaliśmy w SOR-ze, uwzględniając określone obszary, które ustawa określa. Chcemy też powiedzieć, że bliżej świąt chcemy podzielić, otworzyć dla potrzeb drugiego człowieka. Profilaktyczny dzień, dzisiaj biały dzień, daje możliwości konsultacji onkologicznych, urologicznych i też bożonarodzeniowy jarmark, bo bliżej świąt też chcemy wspominać o tej atmosferze dla rodziny, dla dobra innych osób. Ja przede wszystkim jeszcze dołączam się, że są nasi pracownicy, którzy śledzą i kibicują te zmiany, które się dokonują w szpitalu specjalistycznym. Ich bardzo serdecznie witam i obecnych pacjentów przebywających w różnych dzisiaj oddziałach. Mam nadzieję, że sprawnie przejdziemy przez SOR, bo ten SOR został na chwilę jakby wyłączony z funkcjonowania. Podzielimy się na grupy, też mamy już taki podział, żeby Państwu w sprawny sposób przedstawić, jak będzie wyglądał u nas SOR. Przejdziemy potem do holu szpitala, a następnie do hospicjum, gdzie kolejny etap otwarcia następnej inwestycji i tam jakby zakończymy dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, sam się nie wyrywam do mikrofonu. Jest też ze mną pani marszałek Kapła Sokalska, która odpowiada za zagadnienia związane ze służbą zdrowia w samorządzie województwa. Chcielibyśmy wyrazić wielkie zadowolenie, że pani prezes udało się zrealizować w deklarowanym terminie te trzy bardzo ważne zadania inwestycyjne. Ja chcę przypomnieć o tym środowisku, myślę tutaj o tej części Kaszub. Warto to też i o tym przypomnieć. Jeszcze nie tak dawno o szpitalu w Kościerzynie mówiliśmy jako szpitalu, który jest najnowocześniejszy. Ja myślę, że to nie są odległe czasy, ale te 20 lat temu tak się tutaj mówiło. Nie ma nowszego szpitala jak szpital w Kościerzynie. I wydawało się przez te lata, że no skoro jest nawet najnowocześniejszy, no to co tu jeszcze tutaj nowego robić? Ale jak Państwo doskonale sobie zdają z tego sprawę, w medycynie trwa permanentny postęp technologiczny. No, pacjenci też mają swoje wymagania i oczekiwania. No i dzisiaj, gdybyśmy nie przeprowadzili tych zadań remontowych, no to mielibyśmy pewno też sporo narzekań na jakość szpitala, który był jeszcze nie tak dawno uważany za najnowocześniejszy. Zresztą tutaj oboje z Agnieszką możemy to potwierdzać na przestrzeni ostatnich lat. Modernizacje, przebudowy, zakup urządzeń trwały we wszystkich naszych jednostkach i ja bardzo się cieszę, że po tych trudnych czasach, kiedy oddłużaliśmy szpital w Kościerzynie, przypomnę, że był budowany na miarę i problemów, które może generować budowana wówczas elektrownia jądrowa w Żarnowcu. A więc w ówczesnych czasach mówiło się, że jest to przeskalowany szpital jak na potrzeby środowiska kościerskiego. Ale dzisiaj odpowiadamy z panią prezes Brozek, że tak nie jest. Że szpital w Kościerzynie spełnia wszystkie wymagania. Że udało się w ramach termomodernizacji w sposób znaczący zmienić oblicze tego szpitala, co wiem, że podkreślają to też pracownicy, nie tylko ze względów estetycznych, ale najzwyczajniej termicznych. No, też chodzi o to, żebyśmy wpisali się w politykę kreowaną przez Unię Europejską odnośnie redukcji emisji dwutlenku węgla, a także emisji spalin, co myślę, że w przypadku powiatu kościerskiego ma też duże, i samej Kościerzyny oczywiście ma też duże znaczenie. Cieszę się bardzo, bo to był proces, który trwał dość długo. A nie jest łatwo prowadzić zadania inwestycyjne
zadania remontowe w warunkach normalnego funkcjonowania szpitala. Tym bardziej należą się tutaj słowa uznania pracownikom tego szpitala, że potrafili zagryźć wargi i ścisnąć zęby i jednak przeżyć też ten trudny czas remontów i modernizacji. A dodatkowo jeszcze, to są tam nie małe wartości, bo pani prezes przed chwilą mówiła około 15 milionów złotych. Te działania termomodernizacyjne i cieszymy się, że one rzeczywiście zostały sprawnie zrealizowane. A jeszcze dodatkowo hospicjum, no i oczywiście szpitalny oddział ratunkowy. Tutaj jak się podjeżdża na ten szpitalny oddział ratunkowy, podchodzimy, akurat podeszliśmy, to myślę, że każdy z Państwa ma takie odczucie, że tu jest taka pełna estetyka, że to wcale nie jest tak źle, żeby trafić na szpitalny oddział ratunkowy. Przynajmniej pieszo, jak się tu wchodzi. Więc wygląda to bardzo estetycznie i też z gustem. Też widać, że kobieta tutaj rządzi w tym szpitalu, bo i kolorystyka odpowiednia, i ściany. Zobaczycie zresztą Państwo, Pani Marzena się na pewno, Pani Prezes się tym bardzo, bardzo pochwali. I oboje z Agnieszką, to chcemy podziękować, a ja nie ukrywam, że miałem w tej sprawie największe wątpliwości. Mówię tutaj o hospicjum, ale sama Agnieszka Kapała-Sokalska, która stoi tutaj przy mnie, była też silnym takim motorem wspierającym panią prezes Mrozek w tym zakresie, no bo oczywiście zdecydowaliśmy się na zaadaptowanie obiektu starej kuchni, poprzedniej kuchni i stołówki tylko po to, żeby przygotować więcej miejsc dla hospicjum. Myślę, że mieszkańcy Kartus, którzy są też tutaj obecni, władze Kartus, to doskonale to rozumieją, bo niedawno zakończyli też dużą inwestycję, jaką jest budowa hospicjum. Tutaj hospicjum było przy szpitalu i nadal będzie przy szpitalu. Zwiększona została ilość łóżek do 20, ale przede wszystkim personel ma też świetne warunki, oprócz tych pensjonariuszy, którzy trafią do hospicjum. I też chcę bardzo za tę determinację pani prezes Mrozek podziękować, że dzisiaj tutaj w Kościerzynie, jak to zostało powiedziane, w sercu Kaszub, możemy świętować te trzy ważne projekty, które służą mieszkańcom. Wszystkim samorządowcom, którzy wspierali zwłaszcza temat hospicjum, od pani starosty zaczynając, pana burmistrza Kościerzyny, ale także, jak zwróciłem uwagę na tą listę, pojawiły się też środki z powiatu kartuskiego od pana starosty. To wszystkim samorządowcom bardzo dziękuję za zrozumienie, no bo tam będą też pojawiać się, pewno też będą leżeć i oczekiwać sprawnej, profesjonalnej opieki wasi mieszkańcy, więc nic dziwnego, że się w to też angażujecie finansowo. Wszystkim bardzo dziękuję, a w szczególności personelowi i pani prezes szpitala, że dotrwaliśmy do tego momentu. Gratuluję. To bardzo dobra wiadomość na koniec roku, że udało się zamknąć trzy takie ważne zadania, w których plany sięgają tam 19 roku, może nawet wcześniej. I co ważne, no, przeżyliśmy te inwestycje, były realizowane w trakcie, kiedy walczyliśmy z pandemią. Już teraz trochę zapominamy, ale to było całkiem niedawno. I ten szpital, tu chciałem publicznie podziękować wszystkim pracownikom szpitala, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim pracownikom administracji, bo ten szpital na naszej mapie, tutaj z panem marszałkiem, żeśmy w momencie, kiedy ta epidemia zaczynała, usiedli ze starostami, którzy przecież stworzą ten zespół zarządzania kryzysowego podstawowy, przejrzeliśmy wszystkie nasze zasoby, wszystko co mamy w województwie. Ten szpital na tej mapie był, jest i będzie ważnym punktem. I ten szpital nam zagwarantował bezpieczeństwo. Zawsze mogliśmy liczyć, że jak trzeba zwiększyć liczbę miejsc, to tutaj w Kościerzynie to było możliwe. Bez tego szpitala trudno sobie wyobrazić, żebyśmy z tą epidemią sobie poradzili i mogli przyjąć wszystkich pacjentów, którzy tego wymagali, którzy wymagali hospitalizacji. Za to chciałbym podziękować. Te inwestycje tutaj świadczą o tym, że ten szpital jest potrzebny, że on się będzie rozwijał, bo termomodernizacja to jest też wiele wymiarów i wiele efektów tego funkcjonowania tutaj, nie tylko dla pacjentów, ale również dla lekarzy, dla pielęgniarek, całego personelu. To jest bardzo ważne. Te warunki, w
których mogą tutaj pracować i mogą służyć potrzebującym. I oczywiście hospicjum. To rzeczywiście tak jest. W Kartuzach za chwilę będzie to stacjonarne hospicjum. Tutaj też dodatkowe miejsca. Myślę, że to ten wymiar człowieczeństwa, który w nas jest i musi być i pozostać, to jest od urodzenia przez wszystkie trudne chwile choroby, bo szpital się niestety z tym kojarzy. Też również od tego trudnego momentu i te hospicja chcielibyśmy, żeby były jak najwyższym poziomie dla tych, którzy ten trudny czas muszą w godnych warunkach przeżyć, ale też dla ich rodzin, które tutaj będą miały warunki, żeby ze swoimi bliskimi przebywać i te ostatnie chwile często spędzić. Także bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę z każdej inwestycji, bo wiemy, że tych dobrych wiadomości też jest sporo, bo kilka tygodni temu żeśmy informowali, że w Gdańsku powstaje centrum pediatryczne za ponad 300 milionów złotych. To jest ważne i każda inwestycja w szpitalu, a COVID dał nam też tą konieczność poprawienia infrastruktury. Wiemy, że praktycznie we wszystkich szpitalach żeśmy zmodernizowali instalacje tlenowe. Wiemy, że teraz te inwestycje, które prowadzimy w szpitalach, one też uwzględniają to, że mogą być choroby zakaźne tak powszechnie nas obciążające jak COVID i trzeba się przygotować, trzeba nasze jednostki, szczególnie szpitale, one muszą być gotowe na właśnie takie rozwiązania architektoniczne, techniczne, również urządzenia, które pozwalają też przyjmować duże ilości pacjentów zakaźnych, czego wcześniej nie doświadczyliśmy. Także bardzo dziękuję, życzę powodzenia kolejnych inwestycji, mam nadzieję, że to jest kolejny tylko krok i ten szpital ma przed sobą taką właśnie perspektywę, a pani prezes pewnie dużo pracy z inwestycjami i że to przed nami jeszcze nie jedno takie spotkanie jak dzisiaj. Wszystkiego dobrego, powodzenia, szczęść Boże.